Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany 11 listopada 2023 roku około godziny 17. I przeglądam sobie właśnie tutaj wszystkie produkty i stany na magazynie, jakie właśnie mam tego wszystkiego i myślę, co byśmy chcieli zasiać w następnej kolejności. Tutaj już pracownik kończy koszenie trawy. Także tu pomiędzy polami, czy na miedzy też trzeba będzie samemu potem to ogarnąć. No ale ogólnie już połowa dwójki mi została i już zakończy tą pracę. Mamy tutaj też ćwierć hektolitra mleka, także możemy sobie załadować też do ciężarówki. Hektolitr to jest 100 litrów, nie? Chociaż nie, 100 litrów, a to jest 100 tysięcy. Dobra, nieważne. To jest 25 tysięcy, a nie 25 litrów. 100 tysięcy, a nie 100 litrów. Dobra, nieważne. Także 25 tysięcy litrów. Załadujemy sobie do beczki. Trzeba będzie to przewieźć do mleczarni. To mleko. Tu już wraca też JCB z przyczepą do bawełny. No a tutaj właśnie się zastanawiam, co bym chciał siać. No i ogólnie właśnie patrzyłem sobie na produkcję, patrzyłem sobie na stan magazynowy i to zakładka. Nie chciałbym teraz raczej niczego na siano, masakra, jak mieszczuch. Nie, że coś miał do mieszczuchów, ale niektórym się zdarza mylić siano ze słomą. Także nie chcę nic na słomy właśnie, czyli ani pszenica, ani jęczmień, ani owies nie. Myślę, że rzepak, ponieważ przynajmniej 17 tutaj. Ponieważ sorga na mąkę też nie potrzebuje. Tu są sady, słoneczniki, to też jeszcze za chwilę o tym powiemy. Soi też na razie nie, bo będziemy następnym razem zbierać już to w... Mamy marzec, będziemy to zbierać w lipcu, a w czerwcu jest sprzedaż soi, więc na razie możemy sobie... No będzie opróżniony silos, także tym razem jeszcze nie będę jej... Tym razem nie będę... Dużo soi teraz zbieram. Sprzedamy sobie w czerwcu, będą puste silosy. No i w lipcu nie będziemy jej zbierać, tylko... Najwyżej później w listopadzie dopiero. Sobie potem zasiejemy znowu soję. Zobaczymy. No a kukurydza, ziemniaki, bawełna. Także ogólnie na razie soi nie. Sorga na mąkę też nie potrzebuję, mam tego jeszcze sporo. Na słomę też nic. Także myślę, że rzepak. Myślę, że rzepak tutaj na 17 sobie zasiejemy. Na 4 i 5 myślałem nad słonecznikami. Ponownie. Na piące pewnie tam rozlejemy gniówkę, skultywujemy, no i potem właśnie słoneczniki. Na piące i na czwórce też pewnie, więc tam pewnie też obornikiem. Na dziesiątce w sumie jeszcze nie wiem. Ponieważ no tam też chciałem bawełnę, ale to może jeszcze nie tym razem. I ogólnie tam się ciężko ogólnie rozlewa gniówkę. Pierwsze rozlewanie było na tamtym polu. A właśnie takie średnio udane z omijakami, więc możecie zobaczyć kilkanaście albo już kilkadziesiąt, myślę, że kilkadziesiąt już odcinków temu, jak właśnie było pierwsze rozlewanie gniówki. To po tytułach odcinka można łatwo znaleźć. No a ten siewnik nie dogoni tego kombajnu do końca, nieźle. Także tam było średnio udane rozlewanie gniówki, więc trzeba to będzie zrobić obornikiem. No i zobaczymy w sumie, jak to będzie. Dobra. Holandę też za chwilę zgarniemy. Tutaj się jeszcze trawa kosi. Odpinamy JCB-ka od tej przyczepy. No i myślę, że przepinamy do beczki, nie? Przepinamy do beczki na gnojóweczkę. Zaczniemy sobie troszkę. Tutaj niech stoi. Jedziemy tam w okolice obory. No ponieważ też gnojówki widzieliście, że było sporo. Trzeba będzie opróżnić zbiornik, także myślę, że piątkę i no i być może czwórkę też sobie nawieziemy, ewentualnie jak zabraknie to sobie obornikiem dokończymy. To było chyba ogólnie, a dobra, mniejsza z tym, bo i tak tu będzie jeździł, myślę, pracownik, który właśnie będzie też
sobie bezpośrednio brał z tego zbiornika, żeby nie trzeba było co chwilę jeździć. No, Lazy Beat na mój najmocniejszy ciągnik. Daje radę z tą beczką, także elegancko. Także tu mamy kilkanaście tysięcy litrów. Możemy już zacząć rozkładać. Tu mamy kilkanaście tysięcy litrów. Pełny zbiornik ma znowu soi, tak? Kombajn. Tu jest kilkanaście tysięcy litrów. O, tego chciałem z małym zapasem puścić, ale nie. Mam nadzieję, że nie będzie omijaka. I u zwierząt mamy też gniewki 43 tysiące. A także być może poza tą piątką, na której go puściłem, to być może też czwórkę i ewentualnie tam potem jeszcze. Obornikiem dokończymy, gdy zabrakło. No bo zabraknie na te dwa pola. Na te dwa pola zabraknie. Także zobaczymy. Dobra, zatem kultywator. Na dwójce już tam się kończy zbiór. 17 już też trzeba będzie dobrać od kombajnu. Tu się sieje rzepak także elegancko. Nie wiem, czy co na 10, czy też słoneczniki, czy też ewentualnie rzepak, chyba niekoniecznie. No nie wiem, zobaczę, jeszcze pomyślę. Co na 10, no bo chciałbym bawełnę, ale to może jeszcze nie tym razem. No bo to i tak trzeba będzie, myślę. I tak to trzeba będzie, myślę. No to jeszcze chwila. I tak to trzeba będzie nawieść sobie obornikiem, prawda? No bo rozlewanie gniewki, no to możecie właśnie na tym jednym z poprzednich odcinków, no już jakiś czas temu, zobaczyć. O, lewitujące belki. Jak się jest za daleko, to nie działa fizyka, nie? Teraz podjedziemy i sobie spadną. Okej. Dobra, ogólnie myślę, że możemy już zostawić ten przycisk, dobra. Zostawimy sobie. Obornik już patrzyliśmy ostatnio, ile jest. Zostawimy tam ten paszowóz, żeby też ewentualnie słowem można było wjechać, pościelić do obory za torkiem. Tutaj ten zestaw fajnie współpracuje, no i za chwilę też masę i pojedzie za mną z tym silnikiem punktowym. Przejdź, tak najpierw. Ja już tu klikam i mi nie działa. Damy radę, kierowniku złoty. Damy. Dobra, to za chwilkę trzeba będzie ogarnąć też. Z mlekiem też trzeba będzie pojechać. Tu już się rozlewa. Mam nadzieję, że bez żadnych omijaków. Ta zakładka. No, jest elegancko. Jest elegancko. Zbiornik zaraz pojedziemy, tylko tu jeszcze sobie ustawimy słoneczniki. Limit pracowników, proszę Państwa. Nieźle, i to jeszcze bez tego, co trawę kosił. Tam jest kultywator, to rozlewanie, zbiór bawełny, rozlewanie gnojówki. No i tam kombajn i siewnik. Nieźle. 6 już mam pracowników limit. Nieźle. Dobra. Do tego za chwilę podjedziemy. Ten już to też kręci nieźle. Puścimy go już też, niech jedzie. No tamten sobie bierze od razu ze zbiornika gniewkę, więc nie będzie musiał zjeżdżać. Troszkę jeszcze w prawo damy. Z małym zapasem. A o, co tam się blokuje? O, ruch uliczny. Tak to niestety bywa, proszę Państwa. Czasem. Okej, wyjechał. No, lubię, jak coś tu jednak jeździ. Się dzieje, nie? W poprzednim odcinku ogólnie sprzedawaliśmy sobie olej słonecznikowy. Zawsze to robiłem w lutym, teraz robiłem to w marcu, bo była właśnie teraz najwyższa cena. Także ogólnie można było przewinąć sobie też nockę poprzez sen, nie? No, ale wolałem poczekać, żeby
ewentualnie nie przegapić momentu, gdy ta cena zacznie już spadać, nie? Tu już jest komend w połowie, aczkolwiek drugi zbiornik ma. Myślę, że będą prawie cztery zbiorniki z tego pola, więc nie wejdzie na ten zestaw. Nie wejdzie na ten zestaw. Tam już też silnik widać, śmiga. Chadir jest trochę za słaby do tego ciągnika. Także jeździ tam 2 na godzinę wolniej. Ale dają radę chłopaki. Dają radę chłopaki. Ten za chwilę. No czas jest zwolniony ogólnie, więc... O, też kultywator śmiga, fajnie. Jak tam budujeweczka? No, 28,5 tysiąca. Myślę, że zostanie tam około 10-15 tysięcy po skończeniu tego pola, więc... Znaczy, myślę, że zostanie końcóweczka w beczce. Obara już będzie pusta, także no nie wiem, jak to tam zrobimy. No akurat mniej więcej starczyło na... Tu jest pusto, także jedziemy z tymi 25 tysiącami litrów. Tu chyba 32 wchodzi na maksa, nie? Muszę jeszcze teraz puścić pracownika, żeby tam do mleczarni dojechał, jak się zwolnił jeden. No także widzicie, dużo się dzieje teraz na mojej farmie. Przejdź i proszę pana tutaj. Chciałbym, żebyś dojechał. Damy radę, kierowniku złoty? Damy radę. Tutaj się zbiera, no dogoni za chwilę nawet ten z rozlewaniem kompostu, dogoni kombajn do bawełny. Nieźle. Że trochę się na tych moich polach dzieje, jak widzicie. Limit pracowników. Także warto sobie właśnie jakąś tą pracę rozplanować. To akurat już tą sportem przejął. 6-metrowym bodajże tak on jeździ. No tu jest 9 metrów siewnik punktowy. Także tu go ustawimy i niech sobie czeka na razie. Tam już też jedzie. Ciężarówka, tutaj JCB. Kurczę, ile to się dzieje. Proszę Państwa, to by jakiś trailer można było nagrać. Teraz się tu dzieje na tym polu. Zresztą 17 też, nie? Dwóch pracowników, ale tutaj to akurat czterech. Tutaj to akurat czterech, także tu się wyjątkowo dużo dzieje. No to jeszcze w tańcu ma ten kombajn, więc spoko. Także następnym razem chciałbym tą bawełnę zasiać na 10, żeby właśnie tą belkę dokończyć i jeszcze będzie kolejna, bo tam jest ponad 2 hektary, tu jest całe 2 hektary. Także tak to wygląda. Za co ty zostałeś zablokowany? E czy C? Już nie pamiętam. No ale generalnie śmigają chłopaki. Możemy sobie też somy dosypać, jak tu mamy chwilę, chociaż bardziej pilne by było chyba już skończenie pracy Landinim. Także niech to zator na razie stoi. Bardziej pilne by było skończenie pracy Landinim, żeby po prostu już też był ten zestaw wolny, nie? Można było odpiąć kusiarki. I tyle. Zakończył pracę, czyli chyba ciężarówka dojechała już tam, tak? Tutaj nieźle po lewej jeszcze wykosiłem. Tam już przy samych drzewach ciężko to będzie zgrabić potem. Także jednak... Także jednak możemy troszeczkę tego miejsca zostawić. Nie wiem, który raz tą trawę koszę. Drugi, trzeci, czwarty. Coś około trzech, plus minus jeden. Myślę, że nie więcej niż trzy. Coś około trzech, albo dwa, albo trzy, tak mi się wydaje. Być może po następnym koszeniu już będziemy ją zbierać. Akurat jak tam się też łowiec opróżni. Szczepa samozbierająca. No ogólnie bardzo fajnie, że... Bardzo fajnie, że... Nie muszę tam paszowozu też brać do owiec, ponieważ można też w ten sposób karmić te owce. No ale ja mam przyczepę samozbierającą, zbieram luzem i no jest to wygodniejsze generalnie. Postawię przyczepę i tam na kilka czy kilkanaście miesięcy mi to starcza. Chyba nawet na kilkanaście, nie? Około roku. Potem 46 chyba, czy 48 tysięcy ma
Mata, przyczepa, ok, kombajn już kończy, także nie trzeba też będzie tego z rozlewaniem gnojówki zwalniać. Ten też tu dojechał. Widzicie, tyle jest tej roboty, wszystkiego po trochu. Zakończył pracę na dno bawełny, więc wylejmy mleko. Włączymy mleczarnię, niech tu się też ten karton na górze, na dachu kręci, jak jest włączona mleczarnia. Teraz akurat chyba się nie kręci, nie jest wyłączona. Ale jak włączymy tutaj już przetwarzanie, myślę, że standardowo i masło i ser żółty. Z masłem można więcej zrobić, to można było właśnie 2 czy 3 odcinki temu zobaczyć. Chyba 2. No i się kręci ten karton, fajnie. Także z masłem można więcej zarobić. No, aczkolwiek jest niższa cena i więcej jest tych palet, nie? Ogólnie. Dobra, niech dojedzie sobie tutaj gdzieś w okolicy obory. No i tak właśnie bym chciał teraz co? 4 miesiące taką prawie pełną. A ten jeszcze tutaj zawraca. Chciałem. Pracownik siedzi. Chciałem ja tu ruszyć. Jakoś już się z nim musimy minąć. Fajnie zawraca ogólnie. No teraz ogólnie ten zestaw się spisuje. Tak jak wtedy tam na dziesiątce. Przy bodajże pierwszym rozlewaniu, no to była masakra. Postawimy go na razie tutaj, chociaż pewnie trzeba będzie tam na sam koniec pojechać. Ale to dużo czasu mamy na to teraz. Niech na razie stoi tutaj. Tu jeszcze słomę trzeba będzie. No, jest tej roboty. Jest tej roboty. Ten sobie też jedzie. Ten tu też dolewa chyba. Taka końcóweczka dostała, dosłownie ćwiartka. Ale wydaje mi się, że tu nie to pole. To pole. No tam na samej górze na piątce jakiś omijaczek mały jest, ale ogólnie to widzę, że spoko śmiga. Także fajnie. Także możemy już myślę tego puścić. Chociaż on i tak pewnie dogoni. Za chwilę kultywator. Siejemy słoneczniki na tym polu właśnie 5 i na czwórce pewnie to samo, ale tu jeszcze trzeba będzie soję zebrać. Także po 17 pewnie to pole będzie w kolejności. Pewnie. Do koszenia. Ogólnie na słoneczniki chyba aż tak dużo nasion nie trzeba. Jak na bawełnę na przykład, więc powinno ich tu starczyć. Powinno ich tu starczyć. Dobra. Tutaj jak tam. Śmiga sobie ten zestawik. Także spoko. Jeszcze jeden zbiornik wysypiemy z kombajnu i jeszcze 1000 litrów miejsca zostanie, ale myślę, że i tak pójdziemy już sobie to zwieźć na farmę, ponieważ no i tak się nie zmieści tu wszystko, więc trzeba będzie drugi raz przyjechać. Chociaż może w kombajn by resztę weszło. W zbiornik, nie? Bo i tak musimy zjechać w okolice farmy teraz tym kombajnem sami. Pracownik też tego nie ogarnie. Dobra, ten tu też wrócił. Także spoko, czy ja już teraz limit pracowników? Nie, 5 jest. 5 jest, a bo też rozlewanie gnojówki skończył. Spoko. Jak to tam wygląda? No, zostało tu 5600 litrów. No, czyli około 20 tysięcy łącznie. Około 20, a było ile? Było 40, tam chyba 3. Czyli około 40 tysięcy zużył, tak? Bobeczka jest pewnie pełna cały czas i zużył tylko to, co było w oborze właśnie. Dobra, niech tu stoi. Tu jest beczka pełna i zostało no około 40 tysięcy zużył litrów na to pole, prawie 2 hektary. No także tam nieco ponad, czy około 20 tysięcy na hektar litrów zużywa. Także jeszcze około hektara by starczyło. No ale na całe pole numer 4 nie wystarczy, więc trzeba będzie to ewentualnie obornikiem dokończyć. No zobaczymy, myślę. Na razie niech sobie tu stoi. I ewentualnie następnym razem to sobie ogarniemy. Ogarniemy to stale. Dobrze, 20 minuta odcinka. Ten na razie nie ma co robić, ale tu cień jest od tych gór. No bo to jest ciekawe. Ciekawe miejsce. Koło pola 17. Takie góry dookoła, nie?
Tam też na farmę ze skopek siedzi, też pomiędzy górami. Taka przełęcz. Przełęcz, przesmyk. Pamiętam też w farmingu. Jeden z pierwszych. Dziewiątka czy jedenastka? Nie jestem już dokładnie pewien, ale możliwe, że to była dziewiątka. Też był taki właśnie przejazd. Tam na dół, jak się jechało z farmy. To też był taki przejazd. Chyba jedenastka to była. Możliwe, że to była jedenastka już. Jak się jechało na te pola na południe, to właśnie przejeżdżało się też pomiędzy takimi górami. Była też misja spychania kamieni z drogi. No, fajne czasy. Fajne czasy, grało się sporo. Wtedy w farminga właśnie. To była bodajże jedenastka. Potem też w trzynastkę sporo grałem. Także jednak jak się grało dziewiątki, tak jak ja, no to sporo tych farmingów było i już się niektóre rzeczy mylą. No, ale ogólnie właśnie, można fajnie sobie wspominać starsze farmingi. Stare czasy, jak to się grało, można było, właśnie samochodnie były przyklejone, można powiedzieć, do drogi, można było je turem podnieść, załadować na przyczepę gdzieś tam, czy wywieźć, wrzucić do wody. Śmiesznie było. Śmiesznie było. No i też na multi się sporo grało. Może nie w dziewiątkę, ale od jedenastki to się sporo grało na multi. Sporo miał znajomych z internetu, z którymi nawet tylko był kontakt przez farminga. W moim przypadku nie tam żadnej gadu-gadu, czy... Oczywiście też z niektórymi, ale... Ale właśnie często to z niektórymi osobami był tylko kontakt, z którymi się grało właśnie, był kontakt przez farminga, czyli jak widzieli po prostu moją nazwę serwera. Jak właśnie byłem, grałem, postawiłem serwer, no to dołączali. I się tak grało, fajnie, fajnie. Dobra, czyli jeszcze tu po prawej stronie mamy tu chyba dwa albo trzy przejazdy. Tam jeszcze po prawej pomiędzy polami. No i po tamtej stronie poprzeczniak. Obok jednego i drugiego pola. No i spoczko. Także trochę tej trawy teraz też będzie. Ja tam mam jeszcze jedną czy dwie przyczepy w... W... Po prawej jest dokładnie zgrabione, nie? Fajnie. W magazynie, nie? No ogólnie tam już mi się ten stuk kończy koło bory. Tu niedługo będziemy znowu trawę zbierać, także może mi nawet trochę zostanie. Dobra, to chyba kamień jest pełny ogólnie. On tu ma teraz dużo roboty. Okej. Okay. To ma teraz dużo roboty, także nie będziemy go spowalniać, nie? Możliwe, powiem szczerze, że się zmieści do zbiornika reszta. Więc już nie musiałbym tu przyjeżdżać z tymi przyczepami. Bo tu ma jeszcze dwa przejazdy chyba. No tam z półtorej może przejazdu i tutaj ponad pół pełną szerokością. No i tu 1,5 headera końcóweczka, nie? Dobra, w silosie mamy ogólnie teraz trochę soi, 20 tam, ile dokładnie, 2000 prawie. No i tu przywieziemy za chwilę też 37, no 6 z tych trzech zbiorników, już nie dosypując tego 1000 do pełna. Mhm. Także trochę tej soi będzie, także no być może właśnie poczekam sobie, tak jak mówiłem, kontynuuję myśl z poprzedniego odcinka, że może sobie właśnie poczekam do setnego odcinka z następnymi zakupami i zrobię takie za kilka milionów, za dwa czy może nawet za trzy. Za tą soję sobie sporo zarobimy faktycznie. W czerwcu teraz najbliższym będziemy sprzedawać. Niech tu dojdzie na farmę ten zestawik, ale może być ciężko jednak z tego co widzę. Kurczaczki nie pasuje. Nie pasuje mu tu coś. Coś tu ziomkowi nie pasuje. Kierowniku złoty, a tu damy radę? No, myśli. myślu. A także tutaj z powrotem jeszcze ma kombajn i ogarnie, także. Także już to nie będziemy musieli przyjeżdżać.
Następna, myślę, będzie w kolejności do koszenia pewnie czwóreczka, nie? Pewnie czwóreczka. Tutaj mam nadzieję, że jeszcze nie dogonił się wnik tego kultywatora. No, jeszcze kawałeczek mu zostało. No, pewnie trzeba będzie go na chwilę zwolnić. Ten jak to zygzakiem jedzie. Masakra, co tam się dzieje? Także czwóreczka jeszcze będzie swoją. No i tutaj dziesiąteczka. No z tej dziesiątki już raz zbieraliśmy, tak, soję. Nawet dwa razy, nie? Raz tam, jak zapomniałem, skultywować. Wtedy sobie właśnie test robiliśmy. I Reda Yorka też. No myślę, że warto ją robić mimo wszystko. Tu jeszcze mam jeden przejazd po lewej do zrobienia. No i tam zapalem chyba dwa. I tyle generalnie, jeśli chodzi o trawę, więc za chwilę to skończymy. Jeszcze do końca tego odcinka. Już tam są zablokowane. 17 się tam chłopaki nie mogą. CD, tak, tak. Coś tam chłopaki się nie mogą na tym polu pogodzić. No cóż. Dobra, także on też będzie wolny. No to być może podepniemy do niego rozrzutnik opornika w kolejnym odcinku. Można w sumie, czemu by nie? Myślę, że już jeździł Blondini z tym zestawem. Też sobie poradzi. Nie musimy brać JCB. No i dokończymy sobie, myślę, tą czwórkę. Obornikiem nawodzić. No a na dziesiątkę jednak myślę, że trzeba będzie też z obornikiem tylko pojechać, bo gniewka to ciężka sprawa. Tym bardziej z tej strony, nie? Z tamtej to może jeszcze by się udało. Ale z tej strony to masakra. No i ta dziesiątka też jest większa, nie? Więc na połowę może by starczyło. No pomyślimy. Następnym razem. Trochę sobie też ze środka pojeździmy. Może coś takiego ogarniemy. No bo właśnie bawełnę bym chciał na dziesiątce. Także może właśnie następnym razem sobie to ogarniemy. No a teraz bawełny nie będziemy siać tym razem właśnie w marcu i nie będziemy jej zbierać w lipcu. Mamy tam w przędzalni 40 tysięcy nieco ponad bawełny. Ostatnio transportowaliśmy chyba w poprzednim odcinku, nie? Chyba w poprzednim odcinku transportowaliśmy tam belkę bawełny. Czy w tym to było na początku? Nie pamiętam już. To jest drugi albo trzeci odcinek, który dziś nagrywam. Chyba drugi dopiero. Chyba dopiero drugi. Także już mi się myli. Dobra. Dobra, troszkę do przodu. Odczepimy. To się robiło klawiszem tym. Bo dziś też również gram na padzie. Nie mówiłem tego, ale myślę, że też można to zauważyć, nie? No i też po dźwięku słychać jednak, że jest czystszy. Nie za... O, tutaj chodzę czwarty elegancko. Nic tu paluchami nie zasłaniam, żeby mnie nie było słychać. Ale też jestem ciszej, nie? Jestem ciszej, bo jestem bardziej oddalony od telefonu. Jednak. Ile tego obornika mamy kierowniku? 115 tysięcy prawie. No, pokazywałem ostatnio już ile go było, więc też można na tej podstawie zobaczyć, ile się go produkuje, nie? Jak szybko. No, dogonił. Dogonił siewnik kultywator, ale kultywator też już jedzie w tą i z powrotem tylko. Kończą się nasiona, aczkolwiek to pole myślę, że ogarnie, nie? Na tym zbiorniku. A tam akurat będzie chwila wolnego czasu, żeby pojechać napełnić. W tą i z powrotem jeszcze ma kultywator, także myślę, że akurat siewnik da radę. Pogodzą się jakoś. Chłopaki. No, to też ostatni przejazd. I jedziemy już na 69% paliwa. Akurat chyba teraz się zmniejszył ten stan. O, to fajne ujęcie. To też fajne ujęcie, jak sobie chłopaki jadą. Trochę też ma ciężko ten Newland pod górę, nie? Jest niewiele szybszy od Maseja. Dobra, wysypujemy te przyczepy. I będziemy kończyć odcinek ogólnie, bo już 30 minut to dobija. Na początku kolejnego odcinka już myślę, że sobie zjedziemy kombajnem już na kolejne pole.
Także podpinamy header z tyłu i podjedziemy na kolejne pole, bo tam to już właśnie kończą. Niedługo będziemy sprzedawać tą soję, no ale muszę jeszcze mieć czym zwieść ją z pola, więc opróżniamy te przyczepy. No i też ogólnie plan był na kupienie kolejnych przyczep. Teraz jeszcze będzie dużo właśnie soi do sprzedania w czerwcu, więc zastanawiam się jeszcze nad tym, czy faktycznie do setnego odcinka się z tym właśnie moim planem, o którym też mówiłem chyba więcej w poprzednim odcinku, zastanawiam się, czy do setnego odcinka właśnie zwlekać z tymi zakupami kolejnymi. Dobra, będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli się podobało, to zachęcam do stawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i tu się coś chłopaki zablokowali. Bo ten tu chyba nie potrzebuje cofać, a tamten cofnął, wydaje mi się, nie? Jakoś takoś. Dobra. Także ogólnie dzięki, miłego dnia wam życzę, do następnego razu, trzymajcie się, pa, pa.